Szanowni Państwo, drodzy studenci, przemowę inauguracyjną na rozpoczęcie roku akademickiego 2020-2021 chciałbym rozpocząć od skierowania słów powitania. Witam grono profesorskie, innych nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji. Witam brać studencką, a przede wszystkim żaków pierwszego roku. Spotykamy się w progach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na Wydziale Prawa i Administracji. Jest to z pewnością chwila długo oczekiwana dla studentów pierwszego roku, albowiem po kilkuletniej nauce zwieńczonej świadectwem maturalnym mają możliwość podjęcia studiów wyższych. Studiów wyższych, które mają w swym założeniu dostarczyć wiedzy, dostarczyć umiejętności, ale są także wielką przygodą w znaczeniu duchowym. Spotkanie z wielką wiedzą. Zachęcam wszystkich do wysłuchania wykładu inauguracyjnego, ale zachęcam także do studiowania w tym także trochę niemerytorycznym znaczeniu. Spotykamy się w pięknym miejscu, Kortowie, które ma wiele atutów nie tylko dydaktycznych. Kortowo niesie za sobą wiele atrakcji. Czekamy na Państwa, aż się spotkamy wszyscy razem, bezpośrednio. Czasy są ciężkie, dlatego życzę Państwu zdrowia, wytrwałości, hartu ducha. Rok akademicki 2020-2021 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego uważam za rozpoczęty. Magnificencjo rektorze, szanowni panowie prorektorzy, szanowny panie dziekanie, szanowni pracownicy Wydziału Prawa i Administracji, a zwłaszcza drodzy studenci. Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować panu profesorowi Jarosławowi Dobkowskiemu, dziekanowi Wydziału Prawa, który złożył mi propozycję wygłoszenia krótkiego wykładu inaugurującego rok akademicki 2020-2021. To bardzo szczególny rok dla Wydziału Prawa i Administracji, albowiem w tym roku wszyscy świętujemy jubileusz 20-lecia. Bardzo żałuję, że nie możemy spotkać się bezpośrednio z uwagi na, i tutaj można byłoby to przemilczeć, natomiast liczę na to, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli spotykać się na wydziale wszyscy bezpośrednio. Szanowni Państwo, zgodnie z propozycją pana dziekana chciałbym zgłosić kilka generalnych kwestii związanych ze stosowaniem negocjacji i mediacji w opanowywaniu sporów prawnych. Mam nadzieję, że problematyka polubownych form opanowywania sporów zainteresuje nie tylko studentów Wydziału Prawa i Administracji, ale całą naszą społeczność akademicką, albowiem jest to problematyka interdyscyplinarna i bardzo użyteczna. Profesjonalny negocjator, profesjonalny mediator to nie tylko znawca teorii i praktyki negocjowania oraz prawa, ale bardzo często osoba, która umie wykorzystać relewantną wiedzę różnych innych dyscyplin, takich jak nauka o komunikacji, psychologia, pedagogika, czy chociażby nauki przyrodnicze wraz z medycyną. Dlatego jako osoba zajmująca się od wielu lat dydaktycznie, praktycznie, jak również naukowo opanowywaniem sporów, diagnozowaniem konfliktów w sądzie, jak również poza sądem, bardzo zależy mi na tym, żeby nasi studenci, zwłaszcza Wydziału Prawa, już na pierwszym roku zyskali świadomość, że świat pełen konfliktów interpersonalnych, grupowych, międzypaństwowych może być w jakiś sposób poddany konsensualnym, polubownym formom opanowywania sporów. I mówię to jako praktyk, jako radca prawny, jako mediator, jako arbiter sądów polubownych, po to właśnie, żeby zwrócić uwagę na to, że w demokratycznym państwie prawnym istnieje pluralizm form opanowywania sporów. To nie tylko negocjowanie bezpośrednie z drugą stroną sporu czy proces sądowy, ale również mediacja i sąd polubowny. Cztery podstawowe formy opanowywania sporów. W praktyce oczywiście my prawnicy stosujemy ich więcej. Natomiast jeżeli chociażby te cztery zostaną przez nas odpowiednio poznane, a później ćwiczone w praktyce społecznej, możemy uzyskać bardzo wiele korzyści personalnych, interpersonalnych i oczywiście społecznych.
Druga bardzo ważna kwestia to to, że w demokratycznym państwie prawnym powinniśmy mieć możliwość wyboru formy opanowywania sporów. Oczywiście przy zachowaniu prawa do sądu, przy zachowaniu nadrzędnej pozycji sądów, które sprawdzają, zatwierdzają ugody zawarte przed mediatorem czy wyroki sądów polubownych. Tym niemniej my jako społeczeństwo powinniśmy mieć szansę rozwiązywać nasze konflikty zgodnie z naszym wyborem. Muszę Państwu powiedzieć, że jako kilkuletni wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zajmując się szkoleniami z zakresu mediacji dla naszych sędziów z różnych obszarów geograficznych Polski, spotykam się z akceptacją tej właśnie tezy, że wymiar sprawiedliwości powinien być traktowany przedmiotowo funkcjonalnie, że nie jest to tylko monopol sądów, które mają pozycję nadrzędną, ale szansa na rozwiązywanie i rozstrzyganie sporów również przez same strony, przez obywateli. Jest to oczywiście związane z samą charakterystyką prawa. Ja myślę, że zwłaszcza studenci innych kierunków powinni usłyszeć od nas, prawników, że prawo to nie tylko teksty prawne, to byt realnie istniejący, psychologicznie, behawioralnie, to też wymiar aksjologiczny, a przede wszystkim prawo ma dualistyczną naturę. To nie tylko przymus, bo z tym na pewno wszyscy prawo kojarzymy, ale również rokowania. Rokowania, termin trochę archaiczny, współcześnie byśmy powiedzieli negocjowanie. To negocjowanie widoczne jest nie tylko w prawie prywatnym, przy chociażby różnego rodzaju kontraktowych stosunkach prawnych, zawieraniu umów, ale też bardzo widoczne, coraz bardziej widoczne w prawie publicznym. To mediacja karna, to mediacja sądowo-administracyjna, to mediacja w sprawach nieletnich, to wreszcie różne tryby negocjacyjne w zamówieniach publicznych, czy chociażby tworzenie źródeł prawa powszechnie obowiązującego, jakimi są umowy międzynarodowe. A zatem zwróćmy na to uwagę. Prawo to nie tylko przymus, to również negocjacje. I w demokratycznym państwie prawnym nie spotykamy się z tłumieniem konfliktów czy sporów, ale bardzo często z ich administrowaniem. Typowym przykładem takiego administrowania jest chociażby nasza ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, która przewiduje fazowy mechanizm przechodzenia od rokowań do mediacji, a następnie do kolegium arbitrażu społecznego, tak aby zażegnać proponowaną pewnie od początku przez część na przykład załogi akcję strajkową. Natomiast główną domeną demokratycznych państw prawnych jest rozstrzyganie bądź rozwiązywanie sporów. I to rozstrzyganie, czyli osądzanie charakterystyczne jest dla sądów polubownych, natomiast rozwiązywanie dla naszych tytułowych dwóch instytucji negocjowania i mediowania. Proszę Państwa, czym to się różni? Króciutka, taka może komparatystyczna, porównawcza wypowiedź z mojej strony. O ile przed sądem Państwo na pewno zdajecie sobie sprawę, sąd decyduje się poznać fakty, poznać przeszłość po to, żeby wymierzyć sprawiedliwość w oparciu o normy prawa materialnego, o tyle w negocjacjach i mediacjach koncentrujemy się na interesach i potrzebach stron. Ta konstelacja przyjmuje inny kierunek, teraźniejszość, przyszłość. Zależy nam na tym, żeby strony były właścicielami własnego konfliktu i w sposób autonomiczny, z poszanowaniem prawa i zasad współżycia społecznego, go właśnie rozwiązały, a nie jak w sądzie oddały swój spór w ręce podmiotu trzeciego, który narzuci heteronomicznie rozwiązanie. A zatem paradygmatycznie można powiedzieć tak, przed sądem z reguły mamy taką strukturę, jedna strona wygrywa, druga przegrywa. Czasami obydwie przegrywają, bo mamy do czynienia z pyrrusowym zwycięstwem, wyrokiem, którego nie można zrealizować. Natomiast w negocjowaniu czy mediowaniu chodzi o to, żeby aktywizować paradygmat win-win solution, żeby obydwie strony czuły się wygrane w sprawie, pomimo pewnych ustępstw, żeby szły w oparciu o dobre relacje i współpracę na przyszłość razem. I teraz chciałbym Państwu powiedzieć, co jest istotą negocjowania w mojej ocenie, a co jest istotą mediacji. Otóż, proszę Państwa, bez obawy, nie chciałbym podawać jakichś długich definicji. Negocjacje to szczególny proces argumentacyjny. Mówimy dyskurs. Ten dyskurs jest oparty o poufność, o dobrowolność najczęściej, jak również o pewną współzależność stron, bo trzeba być od siebie w jakimś sensie zależnym, żeby chcieć ze sobą rozmawiać. Jak wiemy, negocjowanie to nie tylko opanowywanie konfliktów, to też bardzo często w ogóle sposób rozwiązywania różnych problemów życiowych, to sposób organizacji społeczeństwa, wreszcie to sposób na zmianę zachowania, a czasami byśmy powiedzieli nawet przekonań i relacji między ludźmi. Czym są natomiast mediacje?
Mediacje to nic innego jak kwalifikowana, szczególna forma negocjacji, przy czym przy udziale osoby trzeciej, którą charakteryzuje bezstronność wobec stron sporu i neutralność wobec przedmiotu sporu. Co bardzo istotne, to to, żebyście Państwo zrozumieli, że mediacje to nie tylko rozmowa celem zawarcia ugody. Mediacje mają wieloaspektowe, wielocelowe korzyści, które mogą uzyskać strony decydujące się na tą polubowną formę opanowania sporów. A mianowicie dzięki mediacjom też identyfikujemy i likwidujemy przyczyny konfliktu. Dzięki mediacjom jesteśmy w stanie poprawić komunikację między stronami, relacje. Jesteśmy w stanie w jakimś sensie zbudować podstawy współpracy, co w sporach gospodarczych, pracowniczych, rodzinnych, sąsiedzkich jest z pewnością z uwagi na długoterminowy kontakt stron i potrzeby odbudowywania relacji nie do przecenienia. Wreszcie profesjonalny mediator, który ma kompetencje psychologiczne, stąd mój akcent na interdyscyplinarność, o której coraz częściej pamiętamy na Wydziale Prawa, konstruując różne ciekawe kierunki nauczania, jak chociażby kryminologia, to jest ktoś, kto jest w stanie zaoferować stronom też pomoc w wentylacji negatywnych emocji, realizacji pewnych potrzeb psychologicznych i doprowadzić do lepszej introspekcji, samopoznania, samostanowienia, a czasami wręcz pewnej pozytywnej przemiany behawioralnej bądź personalnej. My na to mówimy moral grow, czyli wzrost moralny, o czym pamiętają i etycy, i psychologowie rozwojowi, ale również prawnicy. I teraz po tej krótkiej charakterystyce chciałbym Państwa zachęcić do tego, żeby negocjowanie, mediowanie, sąd polubowny, a zatem alternatywę realną dla postępowania sądowego potraktować jako dodatkową determinantę czy motywację, aby podczas studiowania poza wiedzą prawniczą sięgnąć po bardziej interdyscyplinarne, związane z prawem, z konkretnymi zagadnieniami, ze sporami, z konfliktami zagadnienia. Jestem zwolennikiem tak zwanego holizmu w praktyce prawniczej, to znaczy wykorzystywania przez prawników relewantnego dorobku innych nauk, nauk społecznych, ale nawet nauk przyrodniczych, czy jak wspomniałem, medycyny. To, że ktoś ma spór prawny, to jest tylko element całokształtu sytuacji życiowej strony. Nie można go nigdy separować. Krótko mówiąc, holistyczni prawnicy, my zwracamy uwagę na tak zwane legal needs, to normalne, potrzeby ekonomiczno-prawne, ale również szersze, tak zwane human needs, czy tak zwane rights plus, kwestie związane z relacjami, komunikacją, a nawet stanem zdrowia. Spór prawny to jest czasami wyzwanie dla naszego stanu zdrowia, tak od strony psychicznej, jak i somatycznej, a dla osób wierzących nawet od strony duchowej. To jest cały mechanizm połączonych różnych płaszczyzn egzystencjalnych człowieka i staramy się o tym nie zapominać. Wreszcie takie szersze, alternatywne, interdyscyplinarne podejście do opanowywania sporów oparte o dyskurs, o negocjacje merytoryczne, integracyjne, o udział mediatora pozwala na to, żebyśmy my prawnicy, nasi studenci prawa, administracji, kryminologii, bezpieczeństwa sięgali po instytucje, wydawać by się mogło prawnikom obce, takie jak chociażby doprowadzenie do przeproszenia stron, do wywołania jakiegoś takiego bardzo ciekawego pod różnym względem, ale jednak procesu przebaczenia, nawet pojednania. Krótko mówiąc, harmonia społeczna, tak zwany peacemaking, patrzenie na prawnika jako nie tylko na fajtera procesowego, ale również człowieka, który przynosi pokój, dobre, konstruktywne rozwiązanie oparte o współpracę w różnych gałęziach prawa, to jest cel na pewno takiego podejścia, które chciałbym Państwu podczas tego wykładu, powoli go kończąc, rekomendować. Pamiętajmy, że negocjowanie, mediowanie to są instytucje istniejące w poprzek gałęzi prawa, do których możemy sięgać przy różnych typach sporów. Na koniec, konkludując, chciałbym Państwu powiedzieć, że bardzo zachęcam, zwłaszcza naszych studentów pierwszego roku, żeby tak podeszli do studiowania, żeby zwrócili uwagę i na gałęzie prawa, i na taką twardą wiedzę prawniczą, ale również na umiejętności miękkie. Koresponduje to chociażby z najnowszym badaniem ELSA z 2020 roku, w którym to badaniu studenci pokazali, jak wysoko cenią te dodatkowe umiejętności, jak retoryka, jak psychologia konfliktów, jak właśnie negocjowanie, jak mediowanie, wskazują, że są to jedno z najciekawszych i najbardziej potrzebnych dla nich przedmiotów dydaktycznych. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że podejście takie holistyczne
do studiowania, do nabywania wiedzy, umiejętności, doświadczeń i należytego kształtowania postaw etycznych daje szansę absolwentom UWM na to, żeby zyskiwali nowy, dodatkowy zawód. Tym zawodem jest zawód mediatora w różnych typach sporów. To jest zawód negocjatora, czy w takich strukturach jak policja, czy na przykład w obrocie gospodarczym. To bardzo cenna dla Was, studenci, wiadomość, bo uzyskujecie konkretną możliwość później wykorzystania wiedzy w praktyce życiowej. Na koniec chciałbym powiedzieć, że no nie sposób w tak krótkim czasie powiedzieć coś bardzo szczegółowo. Może to nawet dobrze, że nie zamęczam Państwa jakimiś szczegółowymi, zwłaszcza teoretyczno-prawnymi analizami jako z proweniencji teoretyki filozof prawa. Dlatego wszystkich, których zainteresowała problematyka negocjowania i mediowania w sporach prawnych, chciałbym zachęcić do przeczytania, zgłębienia wiedzy w oparciu chociażby o moje dwie ostatnie książki. Książkę przedostatnią, która traktuje na temat holizmu prawniczego, dotyka bardzo ciekawych interdyscyplinarnych sądów, sądów dla takich osób z dużymi problemami, jak choroby psychiczne, jak osoby poddane uzależnieniom, czy dotknięte przemocą domową. Jest to tak pozycja książkowa, holizm prawniczy. Gdyby ktoś był zainteresowany, bardzo serdecznie zachęcam, a jednocześnie jestem otwarty na krytykę, na polemiki. Kontakt ze mną jest oczywiście dla wszystkich członków naszej społeczności akademickiej dostępny. Bardzo chętnie wymienię poglądy. I druga pozycja książkowa, która idealnie koresponduje z tematem dzisiejszego mini wykładu, to kwestia związana z mediacjami. Tak się składa szczęśliwie, że w dniu dzisiejszym jest premiera mojej szóstej, najnowszej książki, którą napisałem z panią profesor Anną Kalisz, też wybitnym znawcą problematyki mediacji, jak również pracownikiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, zatytułowana Mediacja w sprawach gospodarczych jako narzędzie ułatwiające, wspierające sukces w biznesie. Książka, która powstała przy patronacie różnych praktycznych instytucji, jak Wojewódzkie Centra Arbitrażu i Mediacji, jak również Izby Przemysłowo-Handlowe, jak mediatorzy, którzy grupują się w ośrodkach mediacji gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Książka, która z jednej strony ma walor naukowy, ale z drugiej strony bardzo praktyczny. Napisana jest prostym językiem i pokazuje, że my na Wydziale Prawa staramy się za każdym razem udowadniać, że nauka prawa to nauka stosowana. To nauka, która łączy teorię z praktyką. Wszystkich zainteresowanych do zapoznania się szerzej z problematyką mediacji w obrocie gospodarczym zachęcam. Na koniec oczywiście bardzo dziękuję za uwagę i chciałbym wszystkim Państwu życzyć takiego otwarcia na polubowne formy opanowywania sporów, które wydaje się, że również w praktyce naszej życiowej, tutaj akademickiej, mogłyby nam przynieść bardzo dużo pomocnych rozwiązań, bo przecież to naturalne, że w relacjach studenckich, czy nawet między pracownikami akademickimi są czasami różnice zdań, pewne nieporozumienia i miast inicjować różnego rodzaju, eskalować pewne, powiedzmy, relacje między sobą. Bardzo dobrze jest czasami pomyśleć o tym, żeby spróbować wymienić argumenty, a gdyby nam było ciężko bezpośrednio sięgnąć po bardzo życzliwą, pomocną, bezstronną, neutralną i skupioną na poufności osobę, jaką jest mediator. Przypominam, że nowa ustawa o szkolnictwie wyższym taką instytucję do naszego systemu prawnego również dopuściła. Stąd też na niektórych uniwersytetach już od lat instytucja rzecznika akademickiego, czy również mediatora. Wszystkim Państwu w zdaniu końcowym życzę oczywiście dużo zdrowia i samych sukcesów w nowym roku akademickim 2020-2021. Dziękuję.